stary, wspaniały świat. Niesamowite, jak bardzo pokutuje w nas obraz świata przeszłości utrwalony przez lektury i filmy doby socjalizmu. Nieludzki wyzysk proletariatu przez burżujów, niedola chłopa gnębionego przez obszarników nie pozostawiają miejsca na obraz bardziej zróżnicowany, tak jak wizja pijanego właściciela niewolników znęcającego się nad pracującymi u niego murzynami zdominowała obraz amerykańskiego południa u pokoleń lewaków. Aż po dziś dzień. Oczywiście były takie przypadki. Zdarzało się też, że pijany góral zachłostał swego konia na śmierć. Ale większość właścicieli szanuje swoje narzędzia pracy, zwłaszcza gdy są ludźmi. Dopiero po latach dowiadujemy się o polskich obszarnikach, którzy dbali o swoich chłopów, zakładali dla nich szkoły, szpitale, ochronki. Przechowały się też wspomnienia o chłopach, którzy ukrywali swoich dziedziców przed władzą ludową i robotników wspomagających pozbawionych środków do życia byłych fabrykantów. Na tle polityczno-poprawnego chłamu serwowanego przez Netflix serial Downton Abbey zachwyca obiektywizmem i nostalgią za dawnymi czasami, przekazując też prawdę, że przepaść socjalna nie wykluczała empatii, przyjaźni, a nawet miłości między klasami uprzywilejowanymi, a tymi stojącymi niżej. Konwenans był ramą, która pozwalała zachować porządek świata. Gdy przestał funkcjonować, wszystko się rozsypało. No bo jak się kończą mezalianse, najlepiej dokumentują ekscesy w rodzinie Windsorów. Brytyjski serial pokazujący zagładę starego świata, którą rozpoczęła Wielka Wojna roku 1914, nie ukrywa bynajmniej mankamentów minionej epoki. Ilustruje też znamienną ewolucję. Dawni rewolucjoniści adaptują się do świata tradycyjnych wartości, a arystokraci wyzwalają z kokona uprzedzeń. W efekcie kontrolowana ewolucja okazuje się rozwiązaniem lepszym od rewolucji, której echa towarzyszą arystokratycznym uchodźcom z bolszewickiej Rosji. Wyzwolenie kobiety też nie musi oznaczać dewastacji instytucji rodziny, a umiejętne zarządzanie pozostałościami feudalizmu mogło w wielu przypadkach doprowadzić do bezbolesnego przejścia w kapitalizm. Mówi się, że na rewolucji Lenina najwięcej skorzystała Wielka Brytania. Fakt. Uciekła do przodu, dokonała reform, unikając skrajności i zbrodni. Downton Abbey ma wiele smaków, podtekstów i tajemnic. Sam uroczy obiekt, w którym rozgrywa się akcja, High Clerk Castle, do dziś dnia jest w posiadaniu książąt Carnarvon, których najsłynniejszy przedstawiciel był sponsorem odkrycia grobu Tutankhamona i jako pierwszy padł, rzekomo, ofiarą jego klątwy. Ten serial, dlatego o nim zresztą mówię, powinien być aplikowany wszystkim aktywistom Antify i szaleńcom z Black Lives Matter. Współczucie bowiem jednym pokrzywdzonym nigdy nie powinno skutkować brakiem empatii dla innych, nawet jeśli przegrają.